Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dobrym sygnałem tego, że urlop, który jeszcze u nas trwa notabene, odniósł swój właściwy skutek jest to, że już się zaczyna myśleć o pracy i poniekąd trochę tęsknić za codziennymi zajęciami, obowiązkami z nią związanymi. Przepraszam za lekko ochrypły głos, ale pogoda nie całkiem sprzyjała przez wszystkie dni, więc lekki katar się pojawił. Natomiast chciałem pokazać jedną z wyjątkowych monet, która jest owocem poniekąd urlopowych wyjazdów, po drodze wykorzystanych do tego, żeby odebrać jeden czy kilka pozycji jeszcze na aukcję. I tutaj przed Państwem znakomity egzemplarz dwuzłotówki 1816 roku. Egzemplarz znakomity to wręcz za mało powiedziane przy tej momencie, gdyż jest to sztuka wyjątkowa w swojej klasie. Jest to pierwszy typ dwuzłotówki, która jest dwuzłotówką bez podniesionego rantu, czyli bez rantu, który pełnił funkcję ochronną reliefu. I będąc właśnie dzisiaj przejazdem w biurze na, na kilka godzin, gdyż urlop u nas trwa jeszcze do następnego poniedziałku, także jeszcze dzisiaj po południu jedziemy na ostatnie pięć dni krótkiego wypadu, ale odwożąc teraz właśnie pozyskane monety, chciałem pokazać tą dwójkę i przy okazji wyjąłem wcześniej już prezentowane dwuzłotówki, XIX wieczne, jak one typowo wyglądały. Czyli dość szybko zdano sobie sprawę z faktu, iż ten brak podniesionego obrzeża ściera wyobrażenie cara szybko, wygładza jego wizerunek, mimo że moneta nadal zachowuje świeżość, to szybko wizerunek najważniejszej osoby zostaje starty. Więc drugi typ, to jest taki typ, gdzie ten portret jest jeszcze bardzo podobny do tego pierwszego i jest już Podniesiony lekko rand, następnie następuje kolejna modernizacja, tutaj już jest związana przede wszystkim ze zmianą portretu carskiego i z takim cieńszym, raczej węższym może obrzeżem, ale wyraźnie podniesionym tak, żeby ten relief portretowy chronić. To są te późniejsze typy dwójek. I rzeczywiście, szczególnie te ostatnie typy w ładnych stanach, czytelnych, takich, gdzie baczek jest dobrze jeszcze zachowany i dochodzi tutaj do linii ust, są spotykane. Trudniej z tym wcześniejszym typem, ale proszę Państwa, ten pierwszy typ, bezobrzeżowy, jest czymś niesamowitym, żeby spotkać w takim stanie jak tutaj naprawdę jedna z najbardziej wyjątkowych monet, jeśli chodzi o XIX wiek tej aukcji, która będzie zaoferowana, gdyż proszę zobaczyć zarówno awers, jak i rewers jest w menniczej kondycji. Ta moneta była praktycznie nieobiegowa, gdyż tutaj nawet najmniejszy obieg szybko ścierał relief. Jednocześnie ma ten charakterystyczny seledyn, o którym mówiłem na ostatnim filmie i przede wszystkim ten relief razem z tymi najdrobniejszymi tutaj lokami carskimi widoczny. Cudowna pozycja MS-63 NGC, czyli też znakomita nota, nie wiem czy najwyższa, nie ma to tak naprawdę znaczenia, gdyż przede wszystkim wyjątkowy okaz. Także jeżeli ktoś myśli o zbieraniu pieniądza XIX wieku, pieniądza okresu zaborów, który notabene jest no, okres, częścią naszej historii, nie wyprzemy go się, choćby nie był jakimś chlubnym, czy takim, którym możemy się szczycić, jednak ta polskość w okresie zaborczym, szczególnie tym, Pierwszym okresie wyraźnie była zachowana w wielu aspektach. Była dość duża autonomia Królestwa Polskiego, i monety są, no, mimo carskiego wizerunku, monetami należącymi do polskiej historii i z polskimi napisami. Także chcąc zbierać ten okres, ta sztuka jest naprawdę rasowa w tym temacie i godna uwagi. Co więcej, ten okres zaborów jest też takim. Okresem będącym w zainteresowaniu dwóch nacji, czyli ten okres zbierają Polacy jako monety polskie i Rosjanie jako monety rosyjskie. Czyli tutaj, również pod aspektem inwestycyjnym, jest tutaj troszkę więcej składowych niż typowo przy monetach polskich, gdyż mamy międzynarodowe zainteresowanie monetami polskimi z Królestwa Polskiego. Cudowna sztuka, ale proszę Państwa, to nie jedyna moneta. Która została przeze mnie przewieziona dzisiaj do biura. Tutaj szybko pokażę. Bardzo przyjemny, dobrze zachowany, zdrowy talar księstwa warszawskiego. 14 rok, trochę rzadki, du rzadszy. Duża okazowa moneta, ale ona przyszła w towarzystwie takiej mniejszej złotóweczki, czyli jednej szóstej talara. Widać proporcje średnicy i grubości monet ale ta 1,6 to jest najrzadszy w praktyce nominał typologicznie monet Księstwa Warszawskiego i przepiękna sztuka, mam tutaj bardzo ostre światło, więc ono w tej chwili przerysowuje i tak wybiela powierzchnię, jeszcze pokażemy tą monetę docelowo na i właściwych zdjęciach i przy właściwszym oświetleniu, w tej chwili na szybko tylko rozstawiłem tutaj statyw, żeby pokazać kilka tych monet, naprawdę warta grzechu, warta uwagi, również na dobrą notę w gradingu, jeśli ktoś rozważa pod tym kątem. Atrakcyjna sztuka i znakomicie zachowana dziesięciogroszówka bilonowa, patyna, niewielkie wady blachy w tle, czyli taka niejednorodność blachy, która poskutkowała tym, że pod wpływem czynników środowiskowych część po prostu składowych szybciej się utleniła. W efekcie powstały takie wyżery, takie kratery na powierzchni jest to typowe dla niskopróbnych monet, i często ta, te wady są bardzo, bardzo głębokie, oprócz monet właśnie tutaj tego okresu, co pokazuje, bardzo często tego typu wady blachy można na przykład spotkać na szustakach Jana Kazimierza, które również mają niższą próbę srebra, niejednorodność tej brachy powoduje, że. Te mniej szlachetne czynniki szybciej korodują, szybciej się wykruszają, więc wygląda to wtedy mocno naszpikowane tymi kraterami. Tutaj nieznaczne te wady blacha, przede wszystkim znakomity ostry relief i mennicza powierzchnia. Ta dziesięciogroszówka jest na pewno na MSA w NGC. Znakomita okazowa. Rzadko można spotkać, żeby były takiej świeżości naturalnej, powierzchnia zachowana, czyli Właśnie ten i połyski, ta lekka satyna i dodatkowo tutaj patyna. Także znakomita, godna uwagi sztuka. I proszę Państwa, w zasadzie tyle. Przede mną jeszcze 5 dni krótkiego odpoczynku. Zresztą urlop okazał się też ciekawy w innych aspektach. Spędzaliśmy go w Polsce. Okazuje się, że to nasze filmiki YouTube'owe robione na potrzeby prezentacji materiału aukcyjnego mają szerszy zasięg niż oczekiwaliśmy, gdyż spotkaliśmy się kilkukrotnie podczas pobytu w Polsce, czy to w górach, czy, czy nad morzem z osobami, które z uśmiechem podchodziły, czy, czy nieśmiało nadmieniały, iż czy my się nie znamy przypadkiem skądś, czy, czy to pan zajmuje się numizmatyką, widziałem pana na YouTubie, także bardzo miły aspekt. Pokazujący, sztanu ta numizmatyka, nawet wśród osób, które nieaktywnie zbierają, budzi jakieś zainteresowanie na YouTube. Także dziękujemy bardzo, zachęcamy. Jeżeli ktoś, spotka, z kim się spotkamy, to, to zapraszam do kontaktu. Zawsze jestem otwarty, bardzo chętnie wymienię uścisk dłoni i, i kilka słów. Także zapraszam serdecznie. A tutaj druga moneta, która będzie miała. Indywidualny film u nas na pewno. Proszę Państwa, też okres zaborczy, złotko, 3 ruble na 20 zł, ale to nie są zwykłe 3 ruble, takie, które mogą Państwo zobaczyć na aukcjach, które kosztują, powiedzmy, poniżej 10 tysięcy, gdyż tamte są z mennicy Petersburg, natomiast to jest mennica Warszawa. O tej monecie szerzej już wkrótce, po urlopie a najszerzej będzie o monecie okładkowej, którą tutaj tylko na chwilkę zaprezentujemy. Gdańskie 4 dukaty w znakomitej nocie MS-60, ale to temat na przyszłe filmy. Donatywa, a coś, co tygryski lubią najbardziej. Efektowna, wspaniała, duża, szeroka, proszę porównać z talarem, ale na razie jeszcze nie omawiajmy tej monety, o tej monecie usłyszą Państwo już po urlopie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. I jeszcze jeden smaczek dla miłośników pieniądza lokalnego, czyli 10 fenigów z miejscowości Neuberun. W pięknym stanie. To jest brąz, miedź. W stanie takim bliskim menniczego, to jest niewielką plamką, i przede wszystkim znakomitą prowincją. Ta kopertka oznacza pochodzenie ze zbioru Tadeusza Kaukowskiego, jednego z najsłynniejszych numizmatyków polskich XX wieku. I proszę zobaczyć, jak dużo czerwonych kropek z boku. Im więcej czerwonych kropek, tym większa atrakcyjność i rzadkość monety według Tadeusza Kaukowskiego. I tutaj jeszcze z drugiej strony też istotna informacja. Przede wszystkim opis tej monety, czyli granica pruska austriacka pod Oświęcimiem, czyli opis odnoszący się do miejscowości Neuberun, komentarz odnośnie stanu zachowania, czyli piękny, RRR, czyli czerki, olbrzymia rzadkość i rzeczywiście przede wszystkim, no, ja zajmuję się również pieniądzem lokalnym i papierowym i metalowym. Nawet nie słyszałem o pieniądzach z miejscowości Neuberun, także. Na pewno pozycja atrakcyjna. Sprawdzimy, zweryfikujemy w katalogach, jakichś notowaniach aukcyjnych, jak to wygląda. Tu jeszcze ciekawa też adnotacja na dole e, odnośnie nabycia tej monety przez Tadeusza Kałkowskiego, czyli zakup z dnia 1 czerwca 1977 roku i wartość 500 zł. Proszę Państwa, jak na tamte czasy, naprawdę gigantyczna suma za pieniądz lokalny. Czyli widać, jak mocno. Wartościował Tadeusz Kaukowski tą monetę i jak drogo za nią zapłacił. To też będzie przedmiot najbliższej nadchodzącej aukcji, która zapowiada się w różnych działach naprawdę znakomicie. Niebawem też przedstawimy Państwu zapowiedź pięknego zbioru pieniądza papierowego, który będzie licytowany na najbliższej aukcji. Do usłyszenia wkrótce. Wracamy do pracy od 9 sierpnia, a na urlopie będąc odwiedziłem jeszcze fajne miejsce numizmatyczne nagraliśmy trochę materiału z tym związanego także jeszcze w trakcie urlopu kilka filmików państwu zaprezentuję na YouTubie do usłyszenia